Oh,
systemu wolnego ochłodzenia krystalizuje się właśnie w postaci takich blaszek lub właśnie kryształków. Taki roztwór przygotowaliśmy już wczoraj, żeby Wam te kryształki zademonstrować. Przypomina mi droga się błyszczą. Zanim przygotujemy kolejne doświadczenie, sprawdzimy Waszą wiedzę chemiczną. Każda odpowiedź to jest cukierek, więc warto odpowiadać. Wymień miejscowość koło Krakowa, w której jest kopalnia soli. Bardzo dobrze. Kolej drugie nazwisko Marii Skórowskiej. Ja mam bardziej skomplikowane nazwy wzory. Jest to między innymi błękit bromochmolowy, czerwień krezolowa czy żółcień alizarenowa. Tutaj mam przygotowane trzy kolbki z wodą. No i najpierw może dam oręż metalowy.
już wszystkie doświadczenia, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Bezprzewodową, nie po kablach, taki deszce, tylko bezprzewodową rękę. Powodzi na żywą temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz opady deszczu. Musimy również, żeby to kiedyś umieścić na polu i no, żeby jako uczniowie mogli się odczytywać parametry, które są pobierane na filtrach. Zachęcamy do podchodzenia, pobawienia się tymi projektami, można Nasza produkcja. O, to jest nasza. Jest ochotnik, brawa. 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 Jest ochotnik,
Jak widzicie, wydziela się tutaj gęsta mgła. Jej powstanie można wytłumaczyć tym, że z powodu niskiej temperatury para wodna zawarta w powietrzu skrapla się. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli zrobimy to samo doświadczenie, ale tym razem z ciepłą wodą. Jak możecie zauważyć, po dodaniu ciepłej wody mgła jest dużo gęstsza. Oznacza to, że wyższa temperatura, sublimacja. W każdym razie to nie jest woda, tylko co? Skroplony tlen. Teraz pokażemy Wam, będziemy potrzebowali dwóch ochotników, ale zanim. Pokażemy Wam, co się stanie. Będziemy gotować skrupki, zwykłe skrupki, kukurydziane, w ogrodzie. I będziemy mieć efekt smoka. Thank you.
Wróćcie się budzią do klasy. Ja zaraz do was podejdę, bo mama jest do mnie przygotować. Tak, żeby coś było widać. Musicie oddychać przez nos, nie otwierać buzi, tylko przez nos oddychać. Jeszcze. O, i teraz do buzi. Ale szybciutka. Starajcie się nie otwierać buzi, tylko przez nos. Kinga, odwróćcie w drugą stronę. Ponieważ woda zaczęła parować, to jest różnica praktycznie 300 stopni Celsjusza. Tylko tyle, że zimna. Zwykła para wodna. I to daje właśnie taki efekt, ponieważ bardzo szybko ta woda zaczęła parować. Teraz mój kolega pokaże wam jeszcze doświadczenie z puszką. W tej puszce mam wodę. To teraz muszę podgrzać. Zaczkę ją na zębinę. Zobaczmy, co się stanie, gdy taką puszkę z wrzącą wodą włożę do zimnego pojemnika z wodą. Jak można zobaczyć, puszka została zmieciona i stało się to przez to, że woda, którą mieliśmy w puszce, została ona podgrzana, zamieniła się ona w parę wodną, a ta para wodna skropiła się w środku, przez co w puszce powstało niższe ciśnienie niż na zewnątrz i to ciśnienie zgniotło puszkę. I teraz potrzebujemy Cierpienie. Jeden raz zostaje. Zostaje. Dalej trzymasz się ruki. Świeci światło z twojego nosa. Mam troszkę za jasno, za dużo światła, więc nie będzie efektu takiego jak... Ale coś tam zobaczycie. No, to tak jak sobie... Nosem wychodzi zwykle raz, palcami wychodzi więcej razy i serc twój palce do sieci. Ale tak okresowo jakby. Tak właśnie przez cały czas, tylko widać mrugany. Czyli to jest dowód, że nasze ciało przewodzi ładunki elektryczne, czyli przepływa przez nie po prostu prąd. Jeśli go włączymy, to zobaczymy kierunek, który się oficjalnie nazywa. Teraz miejsce styku tych piorunów, znaczy tej iskry, jest bardzo gorące. Udowodnimy to zapalając na przykład kartkę. Równie dobrze to może być każdy materiał łatwopalny. Jeżeli ktoś się chce zabawić w piromana, choćby szkolonego, trzeba sobie. Jeśli strumień umieścimy w polu magnetycznym,
widzimy, że ten tor się zakrzywia i w zależności jak ustawimy magnes, ten tor może się zakrzywić do przodu, do tyłu, do góry albo w dół. Działa tutaj siła zawaś. Nie pojaśniłem zasady działania. Usłyszysz pytanie, na przykład czy palisz papierosy, odpowiadasz tak, nie. Odpowiadasz tak, nie. I kładziesz ręce na nasze... Na płytki. To pamiętaj dopiero po odpowiedzi. Dopiero po odpowiedzi. To wiadomo, wykrywasz kłamstwo, nie będzie działał na pytaniu bez odpowiedzi, no, jeśli nie powiesz kłamstwa. Więc jeśli wskazówka się uniesie, to znaczy, że kłamiesz. Wtedy będziesz tu do czynienia z innymi. Śmiesznie. Padło pytanie, czy palisz papierosy. Więc odpowiedź? Nie. Teraz nałóż ręce i... Tak jak nie jednego zapalił w życiu, mi się nie spodobało. A to następne pytanie, to też takie co pala często. Czy jakaś dziewczyna z tego tutaj grona ci się podoba? Nie? Tak. Kiedyś pewnie się podobała, ale już się nie podoba. Też pytanie popularne, często zadawane. Real czy Barcelona? Barcelona. Trafił nam się taki prawdopodobny egzaminowanie. To jest taki pierwszy przypadek. Działa. Wszystko działa. Mamy samą prawdę. Trafił nam się przestraszyć od młotka. Pytanie też takie, czy lubisz tutaj palić, gdyby się jechałeś? Panie nauczyciel. Tak. Jakaś inami się ma w sercu jest schowała. Ta skończyka dalej podniosła. No ale to taki pierwszy przypadek, że nam się trafił, taki prawdomówny.